No, najadłem się chłopskim garnkiem, więc można coś pograć. I jesteśmy na teście patcha 8.9, gdzie można testować nową linię niemieckich TD-ków oraz można sprawdzać nowe premium czołgi i można pojeździć sobie nawet pierwszy raz japońskim piątym medem, czy też chińskim premium lightem piątego tieru, czy też siódmym medem rosyjskim, też czołg premium. Ale w tym odcinku przyglądnę się bliżej linii, nowej linii tank destroyerów niemieckich, które zaczynają się od, znaczy oczywiście należy zakupić czołg Marder 2 trzeciego tieru i później idziemy na czwarty tier Marder 3.8T, później PZ SFI 4C, następnie Nashorn, później PZ ST, no nieważne. Dziwne te nazwy. W każdym bądź razie na samym końcu mamy tego Waffentragen aus S100. Czołg, który będzie naprawdę czymś tak epokowym w tej grze, jak chyba wejście 10. TDK angielskiego, gdyż już na stokowej lufie będzie mieć w bębenku 6 pocisków z lufy jak Tigera, które łącznie zadadzą 3360 bodajże obrażeń. Ale jedziemy na od początku, czyli czwarty tier Marder 3.8T. Tak naprawdę nic specjalnego. Wygląda podobnie jak Marder. Oczywiście tam wszystko ma trochę lepsze. Ale tym czołgiem nie będę się zajmował, bo nawet nim nie grałem, ciężko mi go opisać. W ogóle ta cała linia TD-ków niemieckich chyba charakteryzuje się dosyć miękkim pancerzem, ale mocną lufą. Już na piątym tierze można to zauważyć. Czołg wygląda w zasadzie jak taka dziwna artyleria i tak naprawdę nawet w czasie bitwy podnosi strasznie wysoko lufę, wygląda prawie tak jak artyleria i tak też wygląda, ale od razu zauważamy maksymalną szybkość 60 na godzinę i też ruchliwość jest niezła. Oczywiście jeżeli chodzi o pancerze, tutaj prawie ich nie ma. Jest miękciejszy chyba niż Tetrarch, ale co ma? Malufę 8,8 mm, która chyba w tej chwili jest to najlepsza lufa, znaczy oczywiście na teście, wśród wszystkich piątych tierów. Jedynie mocą dorównuje, no wiadomo, tam jakieś haubice i tak dalej, ale normalne lufki to chyba francuski Tank Destroyer też ma 240 średniego uderzenia, ale ma chyba tylko 135 penetracji. A ta lufka ma 194 penetracji na piątym tierze. No to jest bardzo dobry wynik. I jeszcze szybkoszczelność, coś około 6,4 sekundy bez towarzyszy broni przeładowuje ta lufka. No naprawdę bardzo. Bardzo przyjemny czołg w grze, tak przynajmniej mi się wydaje. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystkie te tank destroyery należy ustawiać podkrycie, czyli ja nawet tutaj nie będę dawał żarówki, od razu dam każdemu załogantowi krycie, ponieważ tak należy niestety chyba grać tymi miękkimi tank destroyerami z dobrą lufką. Należy się po prostu dobrze ukrywać. No to co? Tym czołgiem już chyba się przejadę. No to jedziemy. Oczywiście bitwy w tym odcinku będę starał się realizować dosyć szybko, tak żeby nie siedzieć po 15 minut na każdej bitwie. Tylko po prostu chcę pokazać, jak ten czołg się zachowuje. Rzuciło mnie na stary
na stado Japończyków, które nie będą mieć żadnych szans z moją lówką. Tak jak powiedziałem, radzę grać tym czołgiem w ukryciu, więc też tak zrobię. Stanę sobie po prostu na kapie i poczekam, aż to stado Japończyków podleci i po prostu będę mógł ich zmieść z powierzchni ziemi. Wygląda, naprawdę bardzo nietypowo. Gdybyście nie wiedzieli, co to jest, to od razu myślelibyście, że to artyleria. Ale jak widać, pokażę wam to. Jak podniesie lufę, to zdecydowanie po prostu arta, nie? Jest żwawy. Jadę trochę pod górkę, ponad 30 na godzinę. Tak mówię, w tym czołgu proponuję tylko i wyłącznie ładowanie, lornetkę i krycie. Lufka jest dosyć celna i ma też dobrą szybkość celowania. Dobra, to my sobie tutaj poczekamy z kolegą w zacienionych krzakach. I czekamy na wrogie czołgi. Jeżeli się one nie pokażą, no to pojadę trochę do przodu, żeby nie tracić czasu. Dobra, coś jedzie. Chyba się źle ustawiłem trochę. Dobra, w takim bądź razie zjeżdżamy stąd. To jest właśnie Japończyk. I tu też jest Japończyk. Dobra, i patrz się. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. O, to po prostu ta lufka z tą penetracją, 194 penetracji jak na piąty tier, no to przecież jak wiemy wszyscy, do ósmego tieru nie ma żadnych, nie ma większych problemów z przebijaniem, a ten czołg będzie rzucać maksymalnie na siódme tiery. Czyli trzeba się uzbroić tylko i wyłącznie na jak największe krycie się tym czołgiem. I wykorzystywanie tej mocy, tej lufki. Aha, czyli tu wszystko zabiliśmy. No, szybciutki mecz. Co mnie bardzo cieszy, tylko jeden oddany strzał. Ale to właśnie tak to bywa na... zobaczę, czy tu zjadę. Tak to bywa na testach. Wszyscy tylko chcą zerknąć, o co chodzi. I iść na inny czołg. Tam są te dwa ostatnie czołgi. Może mi się uda jeszcze kogoś klepnąć. No nic, w każdym bądź razie prawdopodobnie ten czołg zagości w moim garażu. 280 na piątym tierze. Przeładowanie 6,4. 4,8? Aha, to wybaczcie. To jeszcze lepiej. Okej. Tutaj jest tier 6, w którym też nie rozegram bitwy. Wygląda bardzo podobnie do Hummelka. Też ma w zasadzie tą lufkę 8 z tą
jeszcze ma lepszą penetrację, bo widzę, że tu 203 i o wiele szybszy reload. Też proponuję z powodu braku pancerza używać ładowanie, lornetę i krycie. Ukryć się, no to będzie co jakieś 4 sekundy napieprzał z takiej lufki na 6 tierach. Nice. 7 tier, czyli ten PZ SFL albo SFI 5. Tu już ta lufa wygląda potężnie i to jest potężna lufa. Wyobraźcie sobie, że na 7 tierze ten czołg będzie mieć obrażenia 490, czyli to jest taka wariacja lufki tej, co ma Maus, tylko że z mniejszą penetracją, tylko 231 penetracji. Nie ma goldowych pocisków, ma jeszcze pociski HE-ki, które mają, jak widać, nawet do 788 uszkodzeń, ale małą penetrację. Tylko że jak wiadomo, HE-ki zawsze dają jakieś tam uszkodzenie, znaczy przeważnie. Jedynym minusem tego czołgu jest, znaczy jedynym, no, jednym z minusów tego czołgu jest ilość naboi. Jak widać, tylko 15 naboi. Trochę mało, bo ten reload nie jest taki tragiczny. Tam chyba, już nie pamiętam, około 11 sekund przeładowanie, czy tam poniżej 12, już nie pamiętam dokładnie, bo raz tylko nim grałem. Przeładowanie powoduje, że może szybko wypluć się z wszystkich pestek. Ale tym czołgiem też nie zagram. I tutaj następna ciekawostka, 8. Bardzo malutki czołg, który też bardzo ładnie się będzie krył. I o dziwo, już na stokowej lufce ma lufkę z 10 tieru, w zasadzie identyczną, jeżeli chodzi o uszkodzenia i penetrację do lufki mausowej. I chyba z lepszym reloadem, też jeszcze tego nie sprawdzałem, bo latałem z tą lufą właśnie z esetki na 8 tierze, znaczy nie do końca z esetki, bo tylko 215 penetracji, ale 750 uszkodzeń, 750 uszkodzeń, a na goldzie 334 penetracji. No coś mi się wydaje, że będą ludzie jeździć właśnie z tą 150 na goldzie, tak mi się coś wydaje, chociaż tak naprawdę nawet na bezgoldziu można jeździć, bo na 8 tierach 215 penetracji jest to bardzo dobry wynik. No i właśnie teraz przejedziemy się tym czołgiem. Najciekawsze jest to, o, rzuciło mnie na dyszki. Ciekawe jest to, że on ma tą lufę taką niby podobną do tej esetki, ale przeładowuje chyba szybciej. Zaraz zobaczymy. No jest malutki, czyli też należy będzie trzeba go robić w ten sposób, że na dowódcy żaróweczkę, czyli szósty zmysł, a na załodze jak najwięcej krycia nałożyć. To w zasadzie wystarczy, żeby skutecznie już grać tym czołgiem. Lornetka. I tutaj ja krycie zamieniłem za szybkość celowania. Aha! I tego, co jeszcze nie powiedziałem, już od 8 tieru, jak widać, mamy obrotowe wieże. Czyli jaki, no wiadomy plus, nie? Nawet dla czołgów, które chcą się tylko ukrywać, jest to wielki plus, ponieważ lornetka cały czas działa, czy też krycie cały czas działa, a my możemy swobodnie sobie ruszać wieżą. sekund i 19 setnych, czyli szybszy reload niż esetka. Dobra, stajemy, włączamy lornetę.
próbujemy coś wyświetlić. Coś tam mamy. No, depresja działa, to tutaj nie ma za dobrą ten czołg. No widać, mnie nie zauważyli, tam kolegów chyba zobaczyli. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. On nie zdąży chyba, 3, 2... O, nie zdążyłem. Ale tu coś jedzie. No, już mnie widzą. Zniszczył mnie Tedek, właśnie ten, co co 2 sekundy strzela z lufy jak Tigera. Okej. Następna... O, właśnie to jest czołg, który też będzie grał stylem ukryj się i strzelaj, bo jest chyba najmniejszy wśród 9 wszystkich tierów. Jak widać, założył lufkę z jak Tigera, która wygląda tak, jakby była większa niż ten cały czołg. Ma do wyboru 40 tieru lufki, z czego chyba, tak mi się wydaje, najbardziej preferuje lufkę z tą z jak Tigera. No to zobaczmy, jak ten czołg zachowuje się w grze. Znowu rzuciło mnie na 10, więc spróbujemy znaleźć jakieś miejsce do ukrycia. Rzuciło mnie na tej stronie. Oni mają kilka skautów. Oczywiście obrotowa wieża. Przeładowanie chyba takie same jak Tiger. Zaraz zobaczycie, ile sekund. W tym patchu już jest celownik, który pokazuje przeładowanie. Czyli około 9 sekund przeładowania. Jak widać, wygląda na to, że on powinien się przewrócić teraz, nie? Ta lufa powinna po prostu go przeważyć. No bardzo dziwnie wyglądają te deki nowe. Jak widać, też bardzo wysoko potrafi podnieść lufkę. A pojadę może za tymi twardzielami. W zasadzie nie potrzebuję teraz ładować gold pocisków. Penetracja lufy jak Tigera 276 wystarcza, żeby przebić pancerz 10 tierów. Też nie chcę zbytnio tracić czasu na tą grę, więc znaczy na ten mecz, żeby móc wam pokazać ten chyba najbardziej interesujący czołg, czyli czołg 10 tieru. Tutaj mausy się nie kwapią ruszyć. Próbuję zagrać jako scout.
Najwyżej zginę. O, już mnie widzą. Powinienem już zginąć, ale o dziwo żyję. I o dziwo odbiłem jakiś pocisk. Był jakiś rykoszet, co mnie bardzo zdziwiło, bo te czołgi w zasadzie nie mają pancerza. Dziwne, że ta artyleria jeszcze żyje w ogóle, a już nie żyje. Dobra, tamci ruszają do przodu. Się przestraszył i spadł. Trzeba wykorzystać to w tym czołgu, że on jest, on się dobrze kryje, nie? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oczywiście bije bez Golda, bo chcę udowodnić, że lufka jak Tigera jest. Chociaż w tym wypadku. Tak by była mniej celna niż jak Tigerowy odpowiednik. I ostatni. Znikł. No, udało mi się zniszczyć 4 czołgi. I zrobić obrażeń. O, myślałem, że więcej. 2625. No, czyli czołg naprawdę fajny i trzeba umieć wykorzystać właśnie jego zdolności do krycia się i obrotową wieżę. No i największy killer wśród
tych wszystkich nowych tank destroyerów, czyli ten Waffen, Tragen, Auf, Esto. Przepraszam na emocji. Do wyboru ma dwie lufki. No, ja na razie preferuję tą lufkę właśnie jak Tigera, która przeładowuje pakiet tam około 55 sekund czy 56 sekund, czyli sporo. Ale później mamy 6 naboi, które wypluwamy co 2 sekundy. Średnie obrażenia 560, średnia penetracja 276 i super celność. W ogóle ten celownik, jak obracamy wieżę, jest cały czas skupiony w małym kółeczku. Dobra, może nie pojadę pod Hilla, tam mają dwa szybkie czołgi. Ja spróbuję jechać tam, gdzie nigdy nie jadę. Chociaż... No, pojadę tam, gdzie nigdy nie jadę, czyli tu. Zazwyczaj tu ginę, ale też już ten filmik trwa trochę. Nie chcę za długo nagrywać jednego filmiku. Długi przeładunek pakietu, ale jak już przeładujemy, to będzie się działo. O nie, ładnie. Dobra, słuchajcie, no jednak jest to niebezpieczne miejsce i szybko zostałem zauważony, więc uciekam stąd. Dostałem rykoszet. Wygląda na to, że od tego samego czołgu, jakim ja teraz jeżdżę, no i widać 2 sekundy przeładowanie między jednym a drugim pociskiem. Zostało mi 3 naboje, ale nie warto je przeładowywać w tej chwili, bo te 3 naboje tak naprawdę mają duży power. Jako drugi pakiecik zamontuję sobie goldowy pakiecik. Uj, miasto nam pękło. Uj, tam też nam pękło. O, ale zezol. No i teraz przeładowujemy cały pakiet, więc prawdopodobnie zginę już. O dziwo żyje, no ale dobra.
Coś we mnie strzela, arty jadą. No i koniec po mnie. Ale nie wiem czemu dużo dinguje. No koniec, więc no ten czołg oczywiście ma wielki potencjał, ale też trzeba nim się trochę nauczyć grać. I teraz akurat nie wyszło, ale ciekawostką tego meczu było to, że większość pocisków zdingował, co mnie bardzo zaskoczyło. Dobra, no to mam nadzieję, że będzie to wielkie urozmaicenie w grze World of Tanks. No i dziękuję za uwagę, trzymajcie się, idę coś jeszcze zjeść. Aha, zobaczę na ten wynik, oczywiście ja tu dałem dupy, ale 4400 potencjalnie przechwyconych obrażeń. Myślałem, że jest to niemożliwe, a jednak potrafi coś przytrzymać, jakieś strzały. Dzięki, na razie, trzymajcie się.